Wczoraj pojechaliśmy sobie do rzeki podziemnej. Dzisiaj pływamy po tej zatoce Honda. Czyli dzisiaj jest Morze Sulu. Wczoraj było morze, jak tutaj w Filipinach mówimy, zachodnio-filipińskie. Dobrze. A jutro 5 godzin jedziemy tu do El Nido. Ale chyba nie ty. Tymi autobusikami. Kolejny piękny dzień. Dzisiaj niedziela, dzień zmartwychwstania, dzień, kiedy chcemy jeszcze bardziej Boga uwielbiać za to, co dla nas czyni. Tutaj przyprowadził nas na wyspę Luli w zatoce Honda Bay. Jest to Morze Suli, które łączy się z Morzem Filipińskim. Rzeczywiście raz po raz widzimy te wysepki rozsiane wokół tych głównych wysp. Tych wysepek jest w sumie ponad 7 tysięcy, ogromna ilość. Całe Filipiny to są wysepki. Na każdej wysepce ludzie trochę inaczej mówią, inne są tradycje, ale wszystko jest piękne. I zawsze pełne słońca, uśmiechu, radości. Tutaj godzinę pływamy, później płyniemy na następną wyspę. I tak przez cały dzień. Nurkowanie, ale przede wszystkim msza święta. To jest istota każdego dnia. Dziękczynienie za to, co Bóg dla nas czyni, bo chyba jesteśmy wybrańcami. W Polsce jest obecnie około 10 stopni, jest majówka, zimno. A tutaj naprawdę jest słońce, około 35 stopni i grupa uśmiechnięta, szczęśliwa, oby tak dalej. Zatoka Honda Bay. Słuchajcie, niesłychana zatoka. Wyłowiłem taką muszlę, otwieram, a tu wyskakuje ala. To zobacz, coś niespotykanego, żeby z takiej zatoki większa, a z tego wyskoczył mniejszy, ale nie powiem.
również opowiadanie, które spotkało w drodze, jako ostatnie przywołał mnie. Yeah.